Dzień dobry kochani, witam was w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj po raz kolejny jesteśmy w Aquacentrum. Dzisiaj zostajemy opiekunem gadów na cały dzień, czyli wcielamy się w rolę pracownika, zobaczymy jak wygląda praca z gadami, a jesteśmy właśnie w Gadolandzie. Zobaczymy, jakie zadania tam na nas dzisiaj czekają. No i mam nadzieję, że nic mnie dzisiaj nie zje. Jako pełnoprawny pracownik, no muszę mieć strój roboczy, także przebieram się. Tadam! Pracownik miesiąca, moi drodzy. The fuck? Ja chciałam takiego do pudełka. Da odcinek do pudełka, tylko takiego małego chciałam. Kajmana chciałam, no ale one strasznie gryzą i nie można go do pudełka. One są mega piękne. Uważam, że krokodyle, to jest krokodyl? Że krokodyle to jest jeden z piękniejszych zwierząt. One wyglądają totalnie moim zdaniem jak dinozaury. Totalnie jak smoki. No on wygląda jak w ogóle nie z naszych czasów. Piękne oczy, wielkie. I zęby. Twoim zadaniem będzie zaklejenie mu paszczy taśmą klejącą. What? Dobrze. Otworzyliście, to on się obrócił i od razu do drzwi. Tak pilnujesz, bo nikt nie wszedł do środka. I teraz będzie tam stał i pilnował. O, otwierają się. O mój Boże! Ale się rzuca. My chcemy dla ciebie dobrze zrobić i cię posprzątać. Chyba ktoś tam dostał. To jest walka teraz. Zarzucili mu ręcznik na głowę i on się poddał. Tak jest łatwo, aż z aligatorami? Znaczy z krokodylami? Nie wygląda to ładnie. Aha. Dawaj. Teraz moja kolej. Mocne, nie? Oczywiście, że tak. Tak dookoła? Tak. Tak dosyć. Jezus. Dobra, działa. Starczy, bo krokodyle mają mocne... Uściska się, potrafi otworzyć. Dobrze, i teraz krokodyl, jak widzicie, ma zasłonięte oczy, żeby nie widział, co się dookoła dzieje. Musimy go wynieść, wrzucić do pudełka i w tym czasie wy zajmiecie się tutaj częścią tą roślinną. W ogóle taki stres, jak on tam siedzi. Ten krokodyl i widziałam, jak ciężko było go złapać, jaki on jest szybki i agresywny. I po prostu teraz, wiecie, wchodzę sobie do jego bajorka, on sobie obok siedzi. Po prostu było mega stresujące. Tylko uciekło. Zbiało? Szybka ewakuacja. Jak było? O mój Boże, to było najbardziej stresująca chyba rzecz w moim życiu. Jednak boję się zwierząt. To był ten moment, kiedy dowiedziałam się, że się boję. Jezu, jak się spociłam. Ale to było mocne. Obcięłam mu tą taśmę i pan mi mówi, żebym odwiązała ją. On już, wiecie, niezabezpieczona ta gęba. W każdej chwili może ją otworzyć, a ja to i tak próbuję to zjeść, ale się udało. To jest w ogóle tak ciepło u tego krokodyla. No, było to straszne, ale bardzo fajne. Przecież dała radę. Czyli wyciągamy teraz z tego wielkiego węża. Węża zaraz postaram się tobie jakoś wyciągnąć. Twoim zadaniem będzie tutaj przy użyciu odkurzacza wyczyścić resztki wylinki. Czyli odkurzaczem wsuwać wylinka po prostu. To jest wąż, który najczęściej kąsa. Takie są niestety anakondy. Dobra, tu mam anakondę, zostawimy ją sobie tutaj na spacerku. Ale mocne. Dobra, i to wszystko zostaw, to teraz posprzątamy. Dobry wąż! Z odkurzaczem. Ale pogłaskałam bika węża, widzieliście? Ja trzymam się 500 metrów z daleka. No wąż jak wąż to. Wąż typu wielki, potężny kawał mięśnia, który jest w stanie zmiażdżyć dzieciaczkę w 13,5 milisekundy. Jest
pytań. Moi drodzy, będziemy teraz ważyć węża. Zobaczymy, ile taki wąż waży. On jest jeszcze malutki, więc będzie większy. Malutki jak na swój gatunek. Prawie 25 kilo. Teraz ważymy pudełko, żeby od wagi tych 25 niecałych kilo odjąć wagę pudełka i wtedy zobaczymy, ile waży Ancia. 5 kilo. Czyli 20. No ale naprawdę czuć to 20 kilo, a ja tam tylko tak troszkę ją chytnęłam. Wyciągamy pytona, to jest najmocniejsza część dzisiejszego dnia, bo on waży 80 kilo. O Jezu! No jest bardzo ciężki. Ale uciekł mi niestety. Dopóki pyton jest właśnie w swoim baseniku, to możemy szybko odkurzyć wylinkę. Jaka piękna! Pyton jest dosyć spokojny. Ona to czuje, jak ja ją dotykam? Tak, ale z tego tytułu nie czerpię żadnej przyjemności. No, pycia i ja lubię bardzo węże w dotyku. One są bardzo takie przyjemne. To tutaj jest kloaka. Jest to narząd, przez który wąż w brzuchu, który chyba konkuruje w przypadku pytona samica składa jaja. Mhm. A jest mega długa. O Jezu. Ale jest bardzo ciężki. Czuć ten mięsień tak bardzo mocno, jak on się tak owija. Patrzcie tu. I teraz cała masa na mnie. Ale tutaj jak się rozkłada na ciele, to jest git. Chcesz, jesteś głodny? Waran niedawno zużył jajka, jest taki troszkę agresywny. Ma na imię Rambo, myśleliśmy, że to chłopak, ale okazało się, że to dziewczynka. Chodź na jedzonki. Słuchaj, karmisz go tak, jak ja teraz pęsetę, dobra? Wow, wow, wow. Trochę jak lamparty. To jest jaszczurka, która doskonale pływa, nurkuje. Do szybszego poruszania się w wodzie służy długi, spłaszczony ogon. W momencie zagrożenia, jak ktoś sobie odjeść, to bardzo często też ucieka do wody. Tam nikt jej raczej nie dopadnie. Bardzo długie ostre pazury, dzięki którym potrafi piąć się wysoko na drzewo i tam zjeść jakiegoś ptaszka, kisklaka, jajko. Czy językiem zbiera zapachy, potrafi na przykład odnaleźć jajka zakopane w podłożu przez innego zwierzaka i tak długo się będzie do nich dokopywać, aż je wszystkie zje. I kolejna ciekawostka, jest to waran, który w procesie partenogenezy potrafi sam się zapłodnić, czyli samica nie potrzebuje samca do tego, żeby mieć potomstwo. Niestety u nas jeszcze nigdy nie złożyła takich zdrowych, zapłodnionych jaj. Wszystkie niestety się dodawały do śmietnika po jakimś czasie. A te, które teraz złożyła? Też. Też. Jako ciekawostka, tutaj na głowie widzisz taką kropkę. Jest to tak zwane trzecie oko, oko ciemieniowe, które jaszczurka widzi jakieś ruchy z góry. Czyli na przykład jak się wygrzewa na gałęzi, a z góry nadlatuje ptak, który chciałby ją zjeść, to ona ma, to oko ma zadanie wyczuć właśnie zbliżający się ruch i uciec. Jedną ręką łapiesz go pod spodem, a drugą tak tutaj i go zaprowadzasz do terarium. Dasz radę? Chyba tak. Udało się! Bardzo wdzięczny gatunek, ale nie będę ukrywać, że nie polecam go do domu, ponieważ jak widzicie ma bardzo duże terrarium, a w domu no, bardzo duże ma. Byłoby ciężko coś takiego mu zbudować. Tak, mam dziurę za głową, pokrytą błoną. Wiesz co to jest? Ucho? Tak jest. Moi drodzy, jesteśmy na wyspie, na środku właśnie tego aquacentrum. Tu mieszkają żółwie. I te żółwie spróbujemy sobie nakarmić, zobaczymy, czy mi na tyle zaufają, że do mnie podejdą. Ja miałam kiedyś żółwia, wiecie? Ale mi uciekł. No, podobno ma go moja sąsiadka. I taka ciekawostka, żółwie nie mogą jeść sałaty. Dużo część społeczeństwa myśli, że żółw je tylko i wyłącznie sałatę czy kapustę. Niestety jest to dla nich zły pokarm. Tutaj jest mieszanka cykorii, rukoli, endywi. Bardzo duża część społeczeństwa niewłaściwie dba o żółwie, które sobie chodzą w różnym pomieszkaniu. Niestety doprowadza do zmian stawów.
złego rozwoju. I z takiego, zobaczcie, malutkiego żółwiczka wyrastają potem takie duże, jak te, które przed chwilą karmiliśmy. O jest, właśnie, zobaczcie porównanie. Łopatka, woreczek. A które to są kubki? Trzeba wytropić. To jest małe, zaraz zobaczcie. Moje pieski takie robią kubki. Cześć, Miefonio! Patrz, jak sobie łapią słodkie! Jezu, ja się trochę jednak boję. Nie wiem, mam go złapać, bo jemu nie chcę zrobić krzywdy, on i tak zaraz umrze. Wlazły mnie! Nic sobie! Ale nie za nogę, bo mu odpadnie. Jezu, to była walka. Słodkie to było. On ma tak miękki brzuszek, chcesz dostać brzuszka? Nie chcę dostać brzuszka. Brzuszka tylko. On ma mega miękki brzuszek. Proszę, jeden. Dzidziuś. To jest podopieczny naszej fundacji, która nazywa się Anakonda. Agamy błotne słyną z tego, że uderzają pyskiem w szybę, przez co robi się rana. Niestety poprzedni właściciel nie pojechał do weterynarza i ta rana postępowała, to już były zmiany martwicze. Nasza pani weterynarz nam pomogła zwierzę podczas jeszcze leczenia. Możliwe, że będziemy czekać tutaj zabieg, żeby usunąć te zmiany. Bardzo smutne, do czego potrafią doprowadzić nieodpowiedzialni właściciele. Będę chciała, żebyś włożyła rękę i wyczuła, co to może być. O Jezu, naprawdę! O, czyli to jest co? Jest w pudełku. To jest jakiś jaszczur. Jeszcze. Ale to jeszcze jest pojemnik. Jeszcze istnieje pojemnik. Co to jest? Czekajcie, muszę najpierw... O my god, to jest jakieś terrarium! Nie zmienię jakiś pają. Możesz wyciągnąć nawet. Co wyciągnąć? Od strony kukły, żeby ci nie gryzło. Są pajęczyny, to na pewno jest pająk! To jest to? No, złap. Nie, to jest noga pająka! To jest on. O! Ale to jest chyba wylinka, prawda? Co ja wyciągam? To jest zwierzę, to co wyciągam teraz? To jest zwierzę? Uważaj! Gryzie! Przestań! To jest pająk. Pająkowa wylinka to jest. Brawo, nie chcę brawo, go. Brawo, poczekaj. Brawo, tak, to jest wylinka pająka. Czasami tam jeszcze wrzucamy coś do środka, ale żeby dać od razu. To już czegoś dotykamy, rozumiem. To nie jest drzewo. To jest żywe? To nie jest zwierzę teraz. Dobra, to jest też wylinka. To jest wężowa, bo jest mega wielka. To jest spyci. Brawo! Tak? Nie, o wow, nie tak to sobie wyobrażałam. O, jaki słodki! Słodziutki jest! A on coś widzi w ogóle przez te oczy? Tak średnio bym powiedział. Dobra. Dobra, moi drodzy, teraz będziemy kończyć odcinek, ale będziemy go kończyć z jakimś gościem specjalnym. Ja jeszcze nie wiem, co to jest za zwierzątko. O, to jest mały krokodyl! To jest moje marzenie pudełkowe. Czy on mnie ugryzie? Zobaczymy, baterie są już wyciągnięte. A to jest żywe? Jest! Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i zostawiajcie łapeczkę w górę dla tego małego krokodyla na kajmana. Dawajcie znać, jaki jeszcze odcinek ze zwierzętkami chcielibyście zobaczyć. Marek rozdał tą szczękę. Dziękujemy wam za oglądanie, kochani. Przysyłamy buziaczki. Do zobaczenia. Gryź mikrofon.